jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego w Czechach, one generalnie są bardzo podobne do tych w Polsce. Natomiast diabeł bardzo często tkwi w szczegółach, zwłaszcza jeżeli chodzi o bardzo drobne rozwiązania, do których my nie jesteśmy przywykli i których my na co dzień nie znamy. To na przykład bardzo łatwo pozwala popełniać błędy, albo sprawia, że popełniają błędy. Taką ciekawostką jest na przykład to, że na światłach, które są przeznaczone do skrętu w lewo, nie wolno zawracać. I absolutnie, jeżeli taki manewr wykonamy i zostaniemy przyuważeni przez patrol policji, to mamy ogromną gwarancję, że ów patrol nas zatrzyma i niestety zapłacimy mandat. O jego wysokości będziemy mogli dyskutować, to jest jakby jedyna dobra rzecz, ale teraz tak, popatrzmy na to skrzyżowanie, które właśnie przejeżdżamy. Tutaj mamy światła do lewo skrętu, pas do lewo skrętu. Na światła, które w tej chwili się zmieniło na żółte, mają soczewkę zaopatrzoną w strzałkę wskazującą w lewo i nie wolno, po prostu nie wolno na tych światłach zawrócić. To jest dość zaskakujące rozwiązanie. Oczywiście znajduje się ono w czeskim kodeksie drogowym, natomiast mało kto o nim wie i bardzo często się zdarza, że taki błąd jest popełniany i no, niestety może bardzo drogo kosztować.